Który Midas ci się bardziej podoba? Daj znać w komentarzu. I też może łapkę w górę? Dzięki. Cześć, tu Ernest. W tym filmiku omówię wam wezwania 9 tygodnia, czyli pierwszą część misji Midasa. Do tego rzucimy okiem też na sekretną misję Bananka, ale to na koniec. Zaczynajmy. Najpierw potrzebne lokacje. Pierwsze wezwanie, które wymaga znajomości dokładnych lokacji, rozkazuje nam nieść wielkiego różowego misia z karkołomne Gogina przez 100 metrów. No, to wezwanie powinno być jasne. W karkołomnym kinie znajduje się kilka dużych misiów, które można nieść. Za zadanie mamy podnieść takiego miśka i przejść się z nim 100 metrów. Nic dodać, nic ująć. Drugie wyzwanie wysyła nas w poszukiwania złotej lamy Midasa, która jest między złomowiskiem, stacją benzynową i parkingiem. Te trzy lokacje wyznaczają nam na mapie lokację małej budki, która stoi przy moście. Dokładnie tutaj na wschód od farmy Fury do znalezienia będzie złota lama Midasa. Oto jak będzie ona wyglądać. Trzecie wyzwanie to zebranie dowolnych 5 monet PD, czyli monet punktów doświadczenia. Na wyspie jest pełno ukrytych i nieukrytych lokacji monet. Co ciekawe, ich lokacje zmieniają się raz na 2 tygodnie. Ja wam polecam zwiedzać mapę. Monety PD pojawiają się nawet, gdy dzieli nas od tych monet kilkadziesiąt metrów. Do tego wydają one z siebie charakterystyczny dźwięk. Naparzanka jest do tego idealna. Uwaga! Po zebraniu jakiejś monetki nie można jej zebrać drugi raz w oddzielnym meczu. W tle teraz widzicie kilka przykładowych lokacji, ale bardzo możliwe i nawet pewne jest to, że te lokacje się zmienią jeszcze dzisiaj. Już czwarte wyzwanie polega na przeszukaniu lamy, legendarnej skrzynki lub zrzutu zaopatrzenia. Do tego wyzwania nie ma dokładnych lokacji. Jest ono oparte tylko i wyłącznie na naszym szczęściu. Lamy znajdziecie co każdy mecz w 5 różnych lokacjach na mapie. Możecie spróbować znaleźć taką lamę w locie po skoku z busa bojowego. Można ją zaznaczyć na bardzo daleki dystans. Pamiętajcie, że lamę trzeba otworzyć, a nie rozwalić zbierakiem. Ja tak raz zmarnowałem lamę, której potrzebowałem do wezwania. Legendarne skrzynki to skrzynki, które brzmią i wyglądają następująco. Legendarne skrzynki losowo zastępują zwykłe skrzynki. Nie ma co do nich pewnych lokacji, to jest w pełni losowe. Dobrą opcją są dropy. W końcowej strefie w trybie naparzanki spada mnóstwo dropów. Niestety dużym problemem mogą być inni gracze, którzy budują, likwidują i tak dalej. No, to wyzwanie zależy od waszego szczęścia. Mi na przykład na karkołomnym kinie trafiły się 2 legendarne skrzynki. Teraz przechodzimy do wyzwań, które najłatwiej jest zrobić na naparzance. Pierwszy z nich zleca nam zdobyć 3 złote medale: ocaleńca, bojowe lub zbieracza. Medale zbiera się wykonując podstawowe czynności. Większość medali ma 3 poziomy: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć złoty medal ocaleńca, trzeba znaleźć się w top 10. Tak, ten medal można zdobyć tylko w klasycznych trybach. Ale złote medale bojowe i zbieracza już można z łatwością zdobyć na naparzance. Złoty medal bojowy jest za 9 likwidacji na naparzance. Medal zbieracza na naparzance jest za 12 skrzynek, lam lub zrzutów zaopatrzenia. Wszystko się zalicza. W jednym meczu można te medale zdobyć tylko raz, więc to wyzwanie wymaga 2 meczów. No chyba, że zdobędziecie 3 takie medale w jednym meczu. Ale to jest możliwe tylko w klasycznych trybach. Solo duolo podziały. Przy okazji tam wymagania na medale są niższe. Drugie wyzwanie rozkazuje nam ulepszyć broń do klasy legendarnej przy stanowisku ulepszeń. Na wyspie jest pełno stanowisk do ulepszeń, przy których można ulepszyć lub przerobić naszą broń. Aby móc ulepszyć filetową broń na legendarną, potrzebujecie 200 sztuk każdego z matsów. Teraz znajdźcie broń o najlepiej filetowej klasie rzadkości, ale może to być na przykład niebieska, choć będziecie potrzebowali więcej matsów. No i taką broń trzeba zanieść w odpowiednie miejsce. Stanowiska ulepszeń, gdy jesteście blisko takiego stanowiska, mają nad sobą specjalny znacznik, co pomaga w znalezieniu ich. Trzecie wyzwanie na naparzanka, a w sumie już 7 wyzwanie, to przeszukanie skrzynek w 5 różnych nazwanych lokacjach. Nazwane miejsca to takie, które mają swoją nazwę na mapie. Na przykład Słone Strzechy. To wyzwanie chyba nie wymaga wyjaśnienia. Wybierzcie 6 dowolnych nazwanych lokacji. Na naparzance macie szansę wykonać to w jednym meczu, dzięki lotniom i odradzaniu. Nadeszła pora na wyzwania, które trzeba wykonać w innych trybach. Wyzwanie Zadaj obrażenia czopie, w którym siedzi pasażer lub pilot, można wykonać tylko i wyłącznie w klasycznych trybach. Na naparzance nie ma czopów, czyli helikopterów. A więc w zwykłym meczu musicie znaleźć helikopter, w którym ktoś siedzi i zadać temu helikopterowi, nie graczowi, 100 punktów obrażeń. Najłatwiej powinno być w trybach duo i oddziały, ponieważ w tych trybach częściej widuje się helikoptery w powietrzu. Ciężko jest mi podać jakąkolwiek inną podpowiedź. To wyzwanie zależy już od waszych przeciwników. Ja na przykład poczekałem sobie za kamieniem naprzeciwko agencji i proszę bardzo, ktoś się skusił na helikopter.
Już dziewiąte wyzwanie zleca nam zadać 300 punktów obrażeń z karabinów snajperskich. To jest jedno z tych wyzwań, które zależy już tylko od was. Próbowałem znaleźć snajperki na naparzance, ale nie udało mi się niczego znaleźć. Otworzyłem mnóstwo dropów, skrzynek i nic, zero. Dlatego, ponieważ chyba usunięto snajperki z naparzanki, trzeba tą snajperkę znaleźć w zwykłym trybie. Możecie otworzyć specjalną skrzynkę lub powalić po magiera, który używa snajperki. Mi się przyfarciło, bo jakiś gracz podłożył mi się pod celownik. Nie wiem czemu. Snajperki można też odblokować jako technologię po stronie duchów. Wystarczy, że je odblokujecie, a następnie wybierzecie, gdy się wylosują. Jeśli do gry wejdzie tryb okresowy starcie snajperów, to koniecznie tam to zróbcie, bo tam są same snajperki. Ostatnie wyzwanie to zbierz 10 danych podczas meczów operacji gry szpiegowskiej. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba zagrać do końca mecz w dowolnej operacji. Na koniec każdego meczu w tych trybach otrzymuje się dane. To, jak dużo danych otrzymacie, zależy od tego, jak dobrze wam poszło. No, bawcie się dobrze! Poza tym dzisiaj o 16:00 może wyjść sekretna misja agenta Bananka. Uwaga, to nie jest pewne, ale jeśli tak, to nie będzie nic trudnego. Za zadanie mamy przekręcić zawory w pokoju Brutusa. Uwaga, dokładnie w tej kolejności. Następnie trzeba zrzucić kocioł zabawkę z drapaka miałśniaka. I na koniec nakręcić fonograf Midasa. Ostatnie polecenie trzeba wykonać w pokoju Midasa, klikając w jego fonograf. Jak już mówiłem, nie wiadomo, kiedy te wyzwania dokładnie wyjdą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.